Witam Was w nowym odcinku Puzli Wiary. Dzisiaj mam przyjemność być gościem u rabina Izaaka Rapoporta z gminy wyznaniowej żydowskiej w Warszawie. Pojechałem do synagogi i tam omawiamy jedno z najważniejszych czy ważniejszych świąt w kalendarzu żydowskim, Pięćdziesiątnicę, czyli Szawuot. Podczas naszej rozmowy będziemy zgłębiali znaczenie i tradycje tego święta oraz no właśnie patrzyli na to, w jaki sposób Żydzi świętują ten czas. Bardzo Was zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Puzzle Wiary to podcast o Bogu, człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Shalom, Rabbi. Witam księdza, shalom. Bardzo się cieszę, dzisiaj możemy się spotkać w synagodze w Warszawie na ulicy Twardej. Chciałbym powiedzieć, no rabbi przyjął moje zaproszenie do podcastu. Przyjechałem tutaj z tym sprzętem, jesteśmy w pięknym kontekście synagogi, rozmawiamy. A rozmawiamy, czy jakby chciałbym poruszyć w tym nagraniu temat, który właśnie dla też chrześcijan jest ważny, bo wydaje mi się, że stąd bierzemy swoje korzenie i o tym myślimy w tym święcie, kiedy mówimy o Pięćdziesiątnicy, bo wiem, że Żydzi też świętują Pięćdziesiątnicę i ma ona swoją nazwę. Tak, no nazywa się święto Szawuot, co oznacza dosłownie tygodnie. 50 dni po wyjściu z Egiptu Hashem, czyli wiekuisty, zszedł na górze Synaj i dał swojemu narodowi Tora, prawo, albo no, swoją mądrość, że tak powiem. I składa się ona z jednej strony z Tory pisanej, z drugiej strony z Tory ustnej. I należy zrozumieć, że oczywiście to było dane przez 40 lat na pustyni synajskiej, no bo tutaj sama opowieść o, kiedy Tora jest dana, ona jest w Księdze Szmot, w Księdze Wyjścia. Mhm. I oczywiście w Księdze Wyjścia nie przekazał Hashem Mojżeszowi to, co będzie się wydarzało w Księdze Liczb, no bo to jeszcze się nie wydarzyło. Ale gdy Tora była dana, no to wszystko, co się, że tak powiem, do tego momentu wydarzyło, Bóg powiedział Mojżeszowi, Mojżesz zapisał, Mojżesz funkcjonował jako sekretarz, można powiedzieć, Pana Boga. Pana Boga. No i potem przez właśnie 40 lat w Egipcie, przepraszam, na pustyni Synajskiej, to Bóg dał całość Tory Mojżeszowi. No, należałoby też nawet zwrócić uwagę na to, że pierwsze cztery księgi to Hashem mówi, Mojżesz zapisuje. Piąta księga... Hashem, rabbi... No, Hashem, no wiekuisty. Wiekuisty. My mówimy Hashem, no... Ja mogę spróbować mówić wiekuisty, ale to jest dla mnie trochę nienaturalne. Nie, to jak najbardziej proszę trzymać swojej nomenklatury, tylko chcielibyśmy też zrozumieć, bo... Rozumiem, rozumiem. No Hashem oznacza dosłownie imię, bo my imię Boga nie wymawiamy. No i tak po prostu powstał zwyczaj, żeby mówić Hashem, ale mogę się postarać mówić wiekuisty. Czyli za każdym razem, kiedy rabbi będzie mówił Hashem, chodzi o Boga. Tak, dokładnie tak. I pierwsze cztery księgi to wiekuisty mówi, Mojżesz zapisuje. Piąta księga, tak jak widzimy w niej, to jest ostatnie przemówienie Mojżesza do narodu. I tam to było odwrotnie. Najpierw Mojżesz zrobił to przemówienie i potem mu Bóg powiedział, no ja trochę banalizuję i powiem, on mu powiedział, słuchaj, to bardzo dobrze powiedziałeś, teraz chcę, żebyś też zapisał to. I to też jest więc częścią pięcioksiąg, częścią Słowo Boże, aczkolwiek z punktu widzenia kolejności to pierwsze cztery księgi Bóg mówi, Mojżesz zapisuje. Piątą księgę najpierw Mojżesz zrobił to przemówienie, a potem Bóg mu powiedział, żeby to też
zapisać. Piąta księga u nas jest nazwana często Miśne Tora, czyli powtórzenie Tory. No bo dlatego, który czyta, widzi, że w piątej księgi Mojżesz sumuje bardzo dużo tego, co już było. Czy mogę poprosić Rabiego o nazwy pięcioksięgu, kolejnych pięciu księg po hebrajsku i po polsku, żebyśmy to sobie, słuchacze, też to usłyszeli, jak to brzmi oczywiście, oryginalnie? Oczywiście. Pierwsza księga jest Bereshit, druga Szmot, trzecia Vayikra, czwarta Bamidbar i piąta Dwarim. I imię księgi jest od pierwszego słowa tej księgi, albo co najmniej od pierwszego, że tak powiem, ważnego słowa tej księgi. Więc no, nazwać, powiedzieć, że to jest nazwa księgi, no jest nazwa, jest ale tytułem. Jest nazwa de facto. Nie, ja chcę jakby to podkreślić. Całkiem prawidłowe byłoby w pewnym sensie dla Żydów mówić pierwsza księga Mojżeszowa, druga księga Mojżeszowa, dlatego że Bereshit nie jest nazwą księgi, bardziej jest pierwszym słowem tej księgi. Mhm. Rozumie ksiądz różnicę. To dla nas język od Boga, czyli język hebrajski, ma no, bardzo, powiedzmy, wielką wartość, to trochę nawet banalnie brzmi, ale w związku z tym, no, my widzimy na przykład w psalmach nieraz, że król Dawid, który jest głównym autorem psalmów, robi coś takiego, że pierwszy werset zaczyna się literą Alef, pierwsza litera alfabetu, drugi werset zaczyna się literą Bet i tak dalej do końca alfabetu. To jest, żeby wyrazić, że no my nie mamy słów wystarczających, żeby wiekuistego chwalić, ale on nam dał swój alfabet, ten alfabet, z którym on stworzył świat. No to my zużymy chociażby każda litera tego alfabetu, którą on dał. Należy zwrócić uwagę, że w naszych modlitwach to nasi pierwsi mędrcy, którzy zaczęli pisać naszą liturgię, to jeszcze Ezra i Nehemiasz, czyli Ezdreasz po polsku i Nehemiasz, też używali tą formę, że zdania w modlitwie są napisane w taki sposób, że właśnie przykładowo nawet mogą być zdania, długie zdania, tam gdzie pierwsze słowo zacznie się pierwszą literą, drugie drugą literą, trzecie trzecią literą i tak dalej. I to jest, żeby wyrazić to samo, żeby po prostu spróbować w całości wiedząc, że nie da się chwalić Haszem w całości, wiekuistego w całości, no to chociażby zużyć każdą literę Rabbi, jego alfabetu. Wróćmy na chwilkę do Szawuot. Nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałem. Mamy też, znalazłem, że to święto nazywa się też inaczej. Takie znalazłem nazwy. Proszę mnie korygować, czy w sposób poprawny. Święto tygodni, święto żniw, święto zbiorów. I pięćdziesiątnica. Właśnie, i wyobrażam sobie, że biblijnie początek tego święta jest trochę inny niż dzisiaj. Czy się mylę? Jaka jest geneza w ogóle tego święta i co przede wszystkim w tym święcie świętujemy? No i oczywiście jeszcze od razu tutaj zadam to pytanie, kiedy? Bo właśnie, kiedy to wypada? Okej, no to tutaj należy zwrócić uwagę, że wszystkie te imiona, czy to Szawuot, to znaczy tygodnie, czy Haga Bikurim, święto pierwszych owoców, czy Hakacir, czyli właśnie zbieranie plonów, wszystkie te imiona są w Torze. Każdy z nich odnosi się do czegoś drugiego, znaczy do czegoś swojego. Celem wybrania narodu Izraela z Egiptu było, żeby to stał się narodem Tory. W związku z tym czasami jest to święto Szawuot nazwane też ósmy dzień Pesach, bo Pesach to jest święto wyjścia z Egiptu, wyzwolenia przez Haszem i to jest 7 dni. No i ósmy dzień, że tak powiem, jest celem tych 7 dni. No i on owszem nie jest dokładnie ósmym, bo on jest 50 dni, tak, po, ale jednak on jest jakby ósmym. Tu należy również zwrócić uwagę, że jest 50 dni po pierwszym dniu. Tak, pierwszy dzień Pesach to jest ten dzień, kiedy wyszliśmy z Egiptu. Więc Szawuot, dzień, w którym otrzymujemy Torę, jest 50 dzień, no licząc samego, licząc dnia wyjścia jako pierwszy.
Można by dodać, że ostatni dzień Pesach, czyli siódmy, to jest jakby zakończenie pierwszego tygodnia. Tak? Mhm. To jest dzień, w którym przeszliśmy Morze Czerwone. Tak? Bóg dzielił, otworzył Morze Czerwone i my przeszliśmy. To jest ostatni dzień Pesach i zakończenie pierwszego tygodnia, tak? No bo to jest siódmy dzień. Z drugiej strony, teraz patrząc w czasie, kiedy jeszcze była świątynia w Jerozolimie, czyli do roku mniej więcej 70 ery gregoriańskiej, bo mniej więcej wtedy Rzymianie zniszczyli drugą świątynię. W święto Szawuot, no wtedy wszyscy byli praktycznie rolnicy. Rolnik żydowski, mieszkający w ziemi Izraela, zebrał swoje pierwsze owoce i ich przyniósł do świątyni w Jerozolimie właśnie w ten dzień, w związku z tym dzień święto pierwszych owoców. I tutaj też, jeśli człowiek chce zrozumieć, jak wyglądało to w trakcie, kiedy jeszcze świątynia stała, to nie jest tak, że to było tylko tak coś, co trwało jeden dzień. Bo człowiek, rolnik, musiał patrzeć, kiedy on widzi pierwsze pączki. To on zawiązywał kokardki na te pierwsze pączki, dlatego że on musi przynieść pierwsze owoce. Dokładnie pierwsze. Nie najlepsze, tylko pierwsze. W związku z tym zawiązywał kokardki na te pierwsze pączki, które widział. Oczywiście potem starał się naturalnie dbać o nich, żeby oni właśnie wyszli, no, żeby z nich wyszło ładnych owoców. Aha. Oczywiście jemu zależało na to, żeby to było ładne owoce. No i więc to jest jakby trochę proces, tak? To jest coś, co się zaczyna od momentu, kiedy on widzi pierwsze pączki, do momentu, kiedy on przyniesie no właśnie ten kosz owoców do świątyni. I wtedy też wydarzyła się piękna rzecz. Każdy wtedy Żyd przynoszący te swoje owoce jest napisany w Torze, tak, że tą frazę, którą on deklarował, że mój ojciec był błąkającym się Aramejczykiem, chodzi o jeszcze przed Abrahamem nawet, no ale Hashem, nasz Bóg, tak, nas wyprowadził, dał nam Tory i tak dalej, ja tak skracam. Od początku było tak, że no, to miało być powiedziane w języku świętym, po hebrajsku. W pewnym momencie było tak, że nie każdy to umieli, no to wstępnie kohen, czyli kapłan by mówił, a ten człowiek by powtarzał, ale żeby z człowieka nie zawstydzić, to zrobili wtedy mędrcy taki dekret, że zawsze będzie kapłan mówił i człowiek za nim powtarzał, nawet jeśli ten, który powtarza, jest wielkim mędrcem, żeby nikt nie czuł się zawstydzony, że no akurat ja nie znam i dlatego ja muszę powtarzać po kapłanie, a inni nie. Więc to też był taki moment, myślę, poczucia zjednoczenia. Ludzie się czują, że jesteśmy równi, że nawet ja jestem może praktycznie analfabetą, ale ja powtarzam po kapłanie tak samo jak ten wielki rabin stojący, że tak powiem, przede mną w kolejce i no to jest wielka rzecz. To też pokazuje, jakie wielkie, ogromne wymagania, bo to oznacza, że to wydłużyło ogromnie, tak? No bo jeśli każdy musi powtórzyć, a w przeciwieństwie do tylko ci, którzy sami nie potrafią, my mówimy o całego narodu, mówimy o bardzo wielkiej ilości ludzi. To jest bardzo wielka ilość godzin w sumie wydłużenia, więc wymaganie od ludzi, żeby mieć właśnie, żeby dbać o uczucia tych, którzy no, nie mają to wykształcenie. No i to jest bardzo piękna rzecz. Mhm. Czyli rozumiem, że początkowo jest to święto związane z rolnictwem, bo przynosi się te pierwsze plony, prawda? A jak to się łączy z tym momentem święta Tory? Czy to od samego początku świętowania Szawuot było miejscem, w którym świętowano i pierwociny plonów, jak rozumiem, tak? Czy jakby tak, to, że Bóg jest dobry i od razu też i dokładnie to był ten moment, kiedy świętowano tak, danie Tory przez Pana Boga? Po pierwsze tak,
ale należy zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawa rzecz, którą my widzimy przez całą Torę. Nazwa, która staje się no, tak głównie używana przez narodu Izraela, jest ta nazwa, która chwali Boga. A nazwa danego święta, który używa Tora, czyli używa Bóg, jest ta nazwa, która chwali nas. I no, dobry przykład jest na przykład Pesach, bo Pesach oznacza przeskoczyć. Bo Hashem, kiedy wiekuisty, kiedy zniszczył wszystkiego pierworodnego w Egipcie, przeskoczył nasze domy. Z drugiej strony też Pesach jest nazwany Chag HaMatzot, święto macy. Maca z drugiej strony wyraża zaufanie narodu Izraela do Boga i gorliwość w wykonaniu woli Boga, że kiedy Bóg powiedział idźcie, to nawet nie czekali, żeby ciasta wyrosły, tylko od razu wyszli i potem wypiekli te ciasta no, na gorących kamieniach gdzieś na pustyni i wtedy oni stali się macot, czyli twarde, no, twarde płaskie mace, dokładnie. Więc nazwa święto mac to chwali nas. Tak, chwali naszych przodków, którzy pokazali to zaufanie, tą gorliwość. A z drugiej strony słowo Pesach chwali Hashem, chwali wiekuistego, bo to on przeskoczył przecież. U nas wszędzie używa się praktycznie wyłącznie nazwę Pesach, chwaląc, co Bóg zrobił. A z drugiej strony, jak patrzymy w Torze, oto to jest inaczej. Tora, czyli sam Bóg, nazywa tego święta, święta macy. To macy to nie jest coś, co on zrobił, tak? To jest coś, co my zrobiliśmy. Więc widzimy tutaj coś takiego i również widzimy to odnośnie Szabuot z tym, że tutaj jeszcze jest, znaczy jeszcze należy zwrócić uwagę, że Szabuot oznacza tygodnie. Tora chce podkreślić ten proces, tak? Że to jest tak, że my wyszliśmy z Egiptu, ale musieliśmy przejść proces osiągnięcia kolejne poziomy duchowości, żeby dojść do momentu, w którym moglibyśmy, w którym otrzymaliśmy Torę. Że to nie jest tylko taka rzecz, która no, wydarza się nagle. Ciekawe, rabbi, ja teraz tak słyszę w perspektywie w ogóle Tory i pobytu na pustyni, prawda, ten proces rzeczywiście, że Bóg, czy ja mogę powiedzieć Hashem, kształtuje swój lud, tak? Że potrzebuje na to czasu, go wychowuje jakoś, nie? Że to nie jest, czasem jak sobie myślę o wierze, to bardzo tak do mnie bardzo wyraźnie dociera to, że to nie jest jeden punkt na mapie historii, tylko że to jest proces, który się cały czas wydarza w moim życiu. To jest proces i to jest tak jak każdy proces, idzie do góry, idzie na dół. To nie jest też coś, co człowiek ma, że tak powiem, na stale, że o teraz ja mam wiarę i dlatego mogę siedzieć na laurach. No, tak i robić, co chcę. Tak właśnie nie jest. No i dlatego no, przez cały rok to po pierwsze, no, co najmniej Żyd funkcjonuje w kontekście, powiedziałbym, tygodnia. Tam, gdzie co siódmy dzień jest szabat. Tak? Jeden dzień tygodnia jest poświęcony do tego, żeby podkreślić, że to jest jego świat. Ja jestem tylko gościem. Poza tym, no, nawet powiedziałbym, nie tylko co siódmy dzień, tylko też każdy dzień jest odnoszony do szabatu. Na koniec liturgii każdego dnia, znaczy na koniec liturgii porannej każdego dnia się mówi, no na przykład dzisiaj jest poniedziałek, to się na końcu liturgii mówi, dzisiaj jest drugi dzień szabatu. Tak? No bo poniedziałek jest drugim dniem. Po szabacie. Nie, do szabatu. Licząc, jutro będzie trzeci dzień szabatu, czwarty dzień szabatu. Ten dzień należy do, że tak powiem, no to jest drugi dzień, patrząc na... No ja rozumiem, że można patrzeć do tyłu, ale my mówimy z punktu widzenia patrzenia do przodu. No i ksiądz mówił o proces. Już w Torze widzimy, że trzy dni po otrzymaniu Tory, to po raz pierwszy jeden z Żydów grzeszy.
I w związku z tym powstaje od razu dekret Mojżesza, do dziś trzymany, że żeby nigdy nie przeszło więcej niż 3 dni pomiędzy jednym publicznym czytaniem Tory i drugim. I w związku z tym my czytamy Torę w synagodze, oczywiście w szabat, co jest sobota, w poniedziałki i w czwartki. Żeby zachować nigdy tą tradycję, niż... żeby nie było trzech dni pomiędzy. Jest maksimum 3 dni, bo jak w poniedziałek, to do czwartku. I oczywiście, jeśli jest święto, które nagle się wydarza, no to wtedy też będzie. Mhm. Ale nigdy nie będzie więcej niż 3 dni między jednym publicznym czytaniem Tory a drugim, więc ten proces, o którym mówimy, jest bardzo, bardzo podkreślany. No i tylko to ostatnie zdanie, że też te pierwsze owoce jest przykazaniem Boga związane z procesem, bo ten rolnik żydowski, on już od czasu, że pierwsze pączki wyszli, jest w tym procesie. Tak, bo tak, to jest w ogóle niezwykłe. Nawiązał i potem pilnował je, żeby on, no, żeby było co do przyniesienia. Mhm. Tak, więc to też jest proces. Rabbi, bo w końcu nie dostałem tej odpowiedzi. Kiedy Szawuot obchodzicie? Znaczy, my obchodzimy go 6 dzień miesiącu Siwan, ale... A to, tak na jest, nasze? No to był w piątek, to jest ostatni. Ostatni w piątek, tak. Ja tylko powiem, że podcast będziemy w czwartek publikować, czyli mniej więcej tydzień wcześniej przed publikacją tego odcinka. Ja chciałbym podkreślić, że właśnie święto Szawuot, które właśnie nie ma... Każde inne święto ma w Torze datę wyznaczoną, że to jest na przykład tam pierwszy dzień 7 miesiąca i tak dalej, to Szawuot nie ma, jest 50 dzień. I to oznacza, że jeśli by ktoś zapytał na przykład wtedy, kiedy jeszcze właśnie była świątynia, powiedz mi dokładnie, jakiej daty jest Szawuot, to nie byłoby jak odpowiedzieć do końca. Ja już tłumaczę. Pierwsze przykazanie, co naród żydowski otrzymał jako cały naród, to widzimy w Torze, w Księdze Wyjścia, w Księdze Szmot, to jest uświęcenia nowego miesiąca. To znaczy, że nowy miesiąc, no na bazie nowy księżyc, znaczy, musi być obserwowany przez jakichś świadków, którzy złożą świadectwo w sądzie rabinackim, że widzieli nowy księżyc i po wysłuchaniu ich, jeśli to, co oni mówią, jest wiarygodne, to Najwyższy Sąd Rabinacki uświęca nowego miesiąca. I dlatego, czy Szawuot wypadnie 6 Siwan, czy 7 Siwan, to nie jest z góry wiadomo. Dlatego, że nie jest z góry wiadomo, czy miesiąc nie będzie miał jeszcze jeden dzień. I więc jest Szawuot również pewnym symbolem współpracy, że tak powiem, wiekuistego i jego narodu, dlatego że uświęcenie nowych miesięcy on daje, że tak powiem, w naszych rękach. Tak? Gdy wy widzicie nowy księżyc, wy uświęcicie. Jeśli wy nie uświęcicie, to ten nowy miesiąc jeszcze się nie zaczął. Czyli to w jakiś sposób zależy od sądu rabinackiego, czy uświęci nowy miesiąc i w związku z tym od tego momentu liczy się Szawuot? Od tego momentu jest nowy miesiąc. W związku z tym od tego momentu, znaczy jeśli by ktoś zadał pytanie, Pesach jest 15 Nisan. Mhm. Miesiąc przed Nisan ktoś zada pytanie, słuchaj, za ile dni dokładnie jest Pesach? Odpowiedź, ja nie wiem. Dlatego, że nie może wiem, być kiedy się dzień... Nisan zacznie. Dokładnie. Ja nie wiem, czy to będzie jeden dzień później, czy nie. To znaczy, to nie było tak, że miesiąc mógł mieć 40 dni, bo to było po prostu pytanie, czy zacznie się w ten dzień, kiedy no, ma być widoczny nowy księżyc, czy jeśli nie, to następny. No ale więc nie mógłbym powiedzieć, że będzie dokładnie za tyle i tyle dni. I w związku z tym no, jest właśnie ta, że tak powiem, współpraca no, czymś bardzo silnym, bo tylko kiedy Najwyższy Sąd Rabinacki w Jerozolimie uświęci ten nowy miesiąc, miesiąc Nisan na przykład, będzie pierwszy Nisan. A 15 Nisan jest obowiązek jeść macy, jest zakaz mieć chleb, tak? I to jest bardzo surowo zakazane. Więc dlatego, kiedy dokładnie jest ten zakaz,
to też w małym, no w pewnym sensie też zależy od nas w tym sensie, czy to będzie dzień przed, czy, no, czy dzień później. A ja rozumiem, że to jest cały czas tak samo, tak? Że Najwyższy Sąd Rabinacki, który jest, jeśli dobrze zrozumiem, w Jerozolimie, decyduje, kiedy się zaczyna miesiąc? Po zniszczeniu drugiej świątyni, to, czyli około 2000 lat temu, to nasi mędrcy po prostu stworzyli kalendarz, który jest do dzisiaj stosowany, więc dzisiaj już nie ma tej dynamiki, no ale jesteśmy co najmniej świadomi tej dynamiki. To też inspiruje. A właśnie w związku z Szawuot, z okresem między Pesach i Szawuot, to jest też micwa liczenia, co liczenia, tak zwane liczenia Omeru, codziennie między Pesach i Szawuot. Liczymy, jaki jest dzień, tak? I wtedy też czujemy ten proces, tak jak czuję proces szabatu, kiedy ja mówię dzisiaj rano, dzisiaj jest drugi dzień szabatu, to ja czuję nadchodzący szabat. Tak samo jeszcze bardziej w okresie między Pesach i Szawuot, kiedy ja mówię dzisiaj jest drugi dzień Omeru, czwarty, szósty. Co to znaczy Omer? Że Omer była ofiara zbożna, jęczmień w świątyni. To jest dość coś, no nie ma tak, w naszym kontekście byłoby trochę suche albo może nieinteresujące wchodzić w szczegółach, więc nie wejdę w szczegółach, ale... Jaka jest idea, kiedy rabbi mówi, liczę Omer? No właśnie z jednej strony była ofiara jęczmienna tuż po pierwszym dniem Pesachu. To dzisiaj nie ma dużego stosowania, bo nie ma jak. Ale z drugiej strony właśnie liczenie, cały okres dostał no de facto nazwę Omer i jest napisane w to, że wprost macie liczyć dni Omeru, tak? Całe, wszystkie te 7 tygodni, wszystkie całe 7 tygodni macie liczyć i to my wykonujemy do dnia dzisiejszego, że po modlitwie wieczorowej, kiedy dzień się zaczyna, bo w to, że dzień się zaczyna, kiedy słońce zachodzi, zachodzi dokładnie, to jest liczenie, no, kiedy kończy się pierwszy dzień Pesachu, to my w liturgii liczymy, dzisiaj jest pierwszy dzień Omer. Czyli tak rozumiem, tak, że moglibyśmy powiedzieć, że Omer to jest ten okres jakby kolejny pomiędzy Pesach a Szawuot. Zgadza się. Rabbi, jak świętujecie współcześnie, dzisiaj, w Warszawie, w roku 2023, na dodatek w maju? Albo 5783 roku. Albo 5783, zapiszę sobie. Więc jak wy świętujecie Szawuot? No, my... Szawuot, jak to wygląda? Oczywiście już nie ma żadnej możliwości przynieść pierwsze owoce do świątyni, więc ta część odpada. Natomiast czytanie Tory dla dnia Szawuot jest właśnie czytaniem 10 przykazań, czytaniem tak faktycznie całego tam rozdziału i nawet więcej, opisujący, kiedy Hashem zszedł na górze Synaj i dał Torę narodu żydowskiemu, więc z powodów oczywistych jest to robione. Ponadto jest zwyczaj studiować Torę całą noc i rozpocząć modlitwę następnego dnia przy pierwszym świetle, dlatego że opowiada tradycja, że kiedy Hashem chciał dać Torę narodowi, to, no, że tak powiem, przyszedł rano, a wszyscy spali. W związku z tym istnieje zwyczaj, żeby studiować Torę przez całą noc, żeby, no, jakby to powiedzieć, być pierwszym. I więc tutaj w synagodze i na całym świecie to ludzie studiują, są wykłady przez całą noc. Czyli to dosłownie, rabbi, jeśli sobie myślę, Szawuot było w czwartek po wieczorem się zaczęło? Na czwartek wieczór, tak. W czwartek wieczór się zaczęło i w czwartek wieczór tutaj w tej synagodze, w której teraz jesteśmy, zgromadziliście się i zaczęliście studiować przez całą noc Słowo Boże? Byli wykłady przez całą noc. Przez całą noc? Przez całą noc.
Och. Znaczy, no, należy zwrócić uwagę, że pierwsze światło już jest tam 3:30, więc to nie, że tak powiem, do 9 rano, no ale... I potem była modlitwa poranna, tak? I potem była, tak? Modlitwa poranna, dokładnie. Mm-hmm. Od razu, no, słońce wstało o 4:26, ale pierwszy, no ja to pamiętam, dlatego... Też bym pamiętał. No bo ja prowadziłem tą modlitwę, więc to, no, więc tak, to było bardzo, to jest, ale z jednej strony człowiek, no, tak może myśleć, że o, jak mieć siłę na to, no ale po pierwsze zawsze trzeba się do wszystkiego ważnego przygotować, więc można też spać trochę wcześniej. Dokładnie. A po drugie też, no, się otrzymuje dużo energii od samego studiowania, więc to... A czy to jest tak, że cała społeczność żydowska wtedy studiuje, czy tylko wybrani, czy ci, co chcą, czy mężczyźni, kobiety, jakoś to i macie... mężczyźni, kobiety i oczywiście tylko ci, co chcą, to znaczy to no, nie można powiedzieć, że... Znaczy różne społeczności różnie wyglądają. Żyłem w Izraelu przez 17 lat mniej więcej. I tam żyłem w społeczności, tam gdzie no prawie, że wszyscy spędzali, no jeśli nie całą noc, to co najmniej starali się, na ile się da, że tak powiem, całą noc studiować. No i tutaj czym więcej, tym lepiej. A to w ogóle jest piękny zwyczaj, bardzo mi się podoba. Przyznam, Rabbi, że przed naszą rozmową otworzyłem Wikipedię. To może nie jest najlepsze źródło w kontekście, że tak powiem, religii, no ale coś tam podaje. I znalazłem tam taki zapis, że podobnoć w Szawłot nie można pracować i że mężczyźni kiedyś wykonywali jakiś rytualny taniec w ciągu tego święta. Czy to jest prawda, czy raczej należy podejść do tego z jakąś dozą... Znaczy, kiedy chodzi o pracę, to należy zrozumieć, że każdy szabat i każde święto, jeden z głównych przesłań Tory do nas jest, że my mamy obowiązek zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy gośćmi na tym świecie. Ten świat należy do Boga. Kiedy ksiądz mówi pracować, no to to, że jest słowo melacha. Melacha nie oznacza praca, bo słowo praca po hebrajsku jest avoda. Ale wszystkie, praktycznie wszystkie tłumaczenia na inne języki mówią, że w szabat nie wolno pracować, no bo nie mają, że tak powiem, lepszego słowa. Melacha pokazuje się w trzech kontekstach. Kiedy Bóg tworzy świat, to się nazywa jego melacha. Kiedy przepraszam, Rabbi, tak, jeszcze, tak, żebym to potrafił usystematyzować i złapać, bo avo... Tak, my mówimy teraz o... Bo ksiądz mówił o pracować, pracy, tak. To my mówimy o dwóch tak, słowach hebrajskich. Słowo praca to jest avoda. Avoda. Tak. A to melacha to tak, oznacza to jest... w rzeczywistości... No ja właśnie nie mogę... Ja chcę nie ma jednego... Ja, chcę okay, nie ma... ja powiem tak. Można powiedzieć czynność twórcza, aha, ale to też nie będzie dokładnie, bo już chcę wytłumaczyć. Melacha, słowo w Torze, pokazuje się w trzech kontekstach. Kiedy Bóg stworzył świat, to się nazywa jego, Boga, melacha. Kiedy Tora mówi, co jest zakazane robić w szabat i częściowo również, no w wielkiej mierze, również święta, to też się nazywa melacha. I kiedy Tora opisuje to, co się robi w świątyni, to też nazwany jest melacha. I więc oczywiście my nie możemy porównywać się do tworzenia świata przez Boga, ale to, co było robione w świątyni, to jak najbardziej możemy i wiedzieć, i aplikować dalej. No i więc to, co my nie robimy w szabat i w święta, wywodzi się właśnie z tych czynów, które robiono w świątyni. Ta melacha, no, była robiona w świątyni i Tora mówi, nie wolno robić w szabat i święta, trochę inaczej, melacha. No i z tego wywodzi się wszystko to, co,
co błędnie nazywa się praca. Dlaczego ja mówię błędnie? Rozumiem. Dlatego, że jeśli ja założę 100 kilo ciężaru i będę go tachał tutaj w tym pokoju, tam i z powrotem, aż po prostu, no, będzie to ogromna praca, ale nie będzie to melacha. Ale z drugiej strony, jeśli ja wezmę i napiszę słowo na papierze, to będzie melacha. Och, proszę. Więc to wcale nie ma, że tak powiem, słowo melacha nie odnosi się w ogóle do wysiłku. W ogóle. Mhm. I melacha, co my widzimy związane z świątyni, no to jest na przykład pieczenie chleba świątynnego. Więc pieczenie, gotowanie jedzenia, oranie ziemi, zbieranie plonów, wszystko to jest melacha. I sporo czynności, które może się wydawać nie tak rolnicze, wywodzą się jednak z tej czynności. I to te są zakazane w święta żydowskie. I te są zakazane. A właśnie nie, no taki może banalny przykład, ale po prostu ciężar jakiś tachać tutaj i się pocić strasznie. Należy zwrócić uwagę, że nasi mędrcy nakazali, tak faktycznie już Izajasz nakazał, żeby szabat był przyjemnością. Więc tutaj od razu pojawia się to, że nie wolno w szabat wykonać taką czynność, która spowoduje, że człowiek będzie się męczył, tak, że będzie to dla niego praca, ale to jest coś, co Izajasz dodał, to nie jest co Tora sama mówi. Mhm. Tora, przypomnijmy słuchaczom, być może nie wszyscy to mają, to jest pierwszych pięć ksiąg z perspektywy katolickiej z pierwszego przymierza. Tak, no to, co z punktu widzenia judaizmu jest słowo za słowem, słowo Boże, tak? Tam gdzie Mojżesz tak faktycznie jest jako sekretarz zapisujący, ale późniejsi mędrcy i liderzy jak najbardziej mogli robić jakieś dekrety, dodawając coś w celu chronienia przede wszystkim tego, co było. No, Izajasz był oczywiście ogromnym autorytetem, więc że on wprowadza, że szabat ma być przyjemnością. Czy ja mogę się jeszcze zatrzymać nad melacha, nad pracą, której Żydzi nie wykonują? Czy mógłby rabbi wskazać właśnie, kilka takich najbardziej typowych czynności, których się nie wykonuje współcześnie, prawda, w odniesieniu do dzisiejszego świata, które zatrzymują się zarówno i w szabat, tak, czyli w sobotę, i w inne święta żydowskie. Okej. Tutaj należałoby najpierw, zwrócić uwagę, że właśnie jeden z głównych melachot jest, żeby gotować i piec. Mhm. I to jest właśnie coś, co Tora w święto pozwala w szabat zabrania. W związku z tym jedne z głównych rzeczy, co by człowiek widział, jeśli by odwiedził domu żydowskiego w szabat, byłoby, że nie ma gotowania jedzenia, smażenie czy i tak dalej. W święto jednak byłoby trochę inaczej, aczkolwiek też wtedy można wykonywać tą melacha, na przykład gotowanie, ale nie można na przykład wykonać tą melacha, która powiedzmy prowadzi do tego. W związku z tym, jaki by był przykład? Obieranie ziemniaków? Obieranie ziemniaków nie to by było, ale ja bym na przykład powiedział zapalić ogień, żeby móc coś gotować, to już byłby coś, co nie można by było zrobić. Owszem, można używać ogień już istniejący i go nawet i zwiększyć, i zmniejszyć, i przenieść, w sensie, że od niego zapalić nowy ogień, ale i to w szabat z drugiej strony w ogóle nie można robić. Ale to, co ludzie jak w świecie współczesnym najbardziej ludzie zauważają, że aparaty elektryczne mogą być włączone od przed szabatem albo przed świętem i, że tak powiem,
być włączony, ale nie są ani włączane, ani wyłączane. W czasie trwania szabatu? W trakcie trwania szabatu i związane z dwoma rzeczami, z dwoma melacha story. Jedna, bardziej oczywista, jest ogień. Tak? Mówi to Rav wprost, że nie wolno zapalać ogień w szabat. No i tutaj kiedyś na przykład żarówki mieli ten taki, no, nitka tak, z miedzi, która się tak paliła. Także żyła. Tak. No i to jest ta melacha, tak? Więc zrobić to w szabat, no, nie można. Dzisiaj oczywiście większość rzeczy nie mają w sobie taki faktycznie palący się kawałek metalu, ale z drugiej strony jedna z definicji melechet bone, czyli ta melacha, która jest budować, odnosi się do tak zwanego ostatniego uderzenia młotkiem, czyli ostatniego uderzenia, jak coś już jest zbudowane, to nawet jeśli to, co ja robię w szabat, jest tylko ten ostatni jakby, no to jest ostatnie uderzenie młotkiem i wtedy to będzie działało, to to też jest zabronionym. To jest też melacha budowania. To nawet się da logicznie zrozumieć. Wyobraźmy sobie, że ksiądz posiada telewizor. On już jest zbudowany, wszystko jest. Ale chyba bez guzik on-off, to nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Same budowanie, że tak powiem, jest faktycznie on-off. I więc dlatego i w szabat, i w święta to religijni Żydzi, no, nie zapalają i gaszą elektryczne, powiedzmy, aparaty. Tak? I to jest coś, co no, jak najbardziej różni te dni od innych dniach. No, ale ja zawsze myślę o tym jako właśnie to, że ja jestem gościem u Boga. Więc ja, no wyobraźmy sobie, że ja przychodzę do księdza do domu i co, i wejdę do kuchni i zacznę gotować? No nie, no przecież ja jestem gościem, tak? Więc tak samo tutaj, ja nie mogę gotować, czy orać ziemię, czy co, ja jestem gościem. Ja mam tylko możliwość, żeby chwalić gospodarza, tak? Powiedzieć, jak wspaniale tutaj wygląda, no, dom należający do księdza, albo raczej w tym wypadku świat należający do Boga. Czyli to jest ciągle pojawiająca się, czy idąca ze sobą ta idea, że my jesteśmy tylko przechodniami i gośćmi u Pana Boga na tym świecie. No, 6 dni, mówi Tora, pracuj i wykonywaj całą twoją melacha. No to będzie ten werset bardzo jasno wyraża, że praca jest jedna i melacha jest coś innego, bo mówi pracuj i wykonaj całą swoją melacha. A szabat jest dla Hashem twojego Boga. Więc, no. Rabbi, mam takie pytanie na koniec prawie, że czy z obchodów żydowskich, obchodów Szawuot, czy chrześcijanie mogą czegoś się nauczyć? Coś takiego, co mogłoby być takim przesłaniem? No to uważam przede wszystkim, że to ksiądz powinien powiedzieć, co chrześcijanie mają się nauczyć. Ja będę mówił, co Żydzi mają się nauczyć. Ja mam swój pomysł, no, ale pewnie też rabbi ma właśnie szerszy kontekst tego święta i jakby tak właśnie. No, znaczy. Mogę odpuścić to pytanie. Nie, ja powiem tak, że no, w obecnych czasach, to i to już tak faktycznie od czasu zniszczenia świątyni, to skupienie się tego święta odnosi się do wyrażenia, no, nie tylko szacunek, miłość do Tory, do mądrości Boga, którą On nam dał. I to jest no, studiowanie ją przez całą noc. Myślę, że miłość do Słowa Bożego jest coś, co każdy powinien mieć, tak? W sensie obojętnie, czy on jest Żydem, czy chrześcijaninem. Rabbi, muszę przyznać, że w czasie naszej rozmowy, kiedy sobie tak myślałem właśnie, to był chyba tak ogromnie poruszający moment. Właśnie ten moment studiowania Tory, zagłębienia się
w Bogu, w Jego mądrości. I też sobie myślę, że gdybym właśnie tak oddając to pytanie, tak, że tak, gdybym miał powiedzieć to, co dzisiaj usłyszałem, to dla mnie jako chrześcijanina ogromnie ważny jest ten motyw właśnie studiowania, wchodzenia, zagłębiania się w Słowo, w Torę, w mądrość Pana Boga. Mam ostatnie pytanie. Bo proszę. Każdego mojego gościa pytam o, i myślę, że to może być bardzo ciekawe dla nas, słuchaczy, każdego mojego gościa pytam o taką osobiste nazwanie, czy powiedzenie, czym dla niego jest wiara. Rabbi, czym dla ciebie jest wiara? To ja to odniosę do 10 przykazań. Bo to oczywiście. Z punktu widzenia judaizmu, pierwsze 5 to są przykazania od człowieka do Boga, a ostatnie 5 to są przykazania między człowiekiem a innym człowiekiem. 5 jest czci ojca i matkę. To jak zrozumieć, że czci ojca i matkę jest przykazanie do Boga? Przecież ojciec i matka no to są rodzice, to są ludzie. Odpowiedź. To, co ja wiem o Bogu i co Bóg ode mnie chce, ja wiem poprzez to, co mi rodzice przekazali i co ich rodzice im przekazali, a więc podstawa mojej relacji z Bogiem jest właśnie czci ojca i matkę. Bo jeśli ja wykonuję to czci ojca i matkę, no to ja utrzymuję to, co otrzymałem od nich i od dziadków i pradziadków i prapradziadków. Więc wiara ma dla mnie bardzo w wielkiej mierze ten aspekt. Ja czuję, że jestem częścią tego wiecznego przymierza, który około 3800 lat temu rozpoczął wiekuisty z Abrahamem, a Tora była dana 3385 lat temu, no w piątek tutaj, kilka dni temu. I no, ja czuję się częścią czegoś takiego wielkiego. No, należy zwrócić uwagę, że to nie są tylko parę momenty. To znaczy generacja za generacją mogę patrzeć do tyłu bardzo daleko i w związku z tym może to ułatwia poczucie bycia częścią tego. Bardzo, Rabbi, dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za tą rozmowę. Proszę bardzo i przyjemność po mojej stronie. Czy na pożegnanie też się mówi Shalom, Rabbi? Tak, absolutnie. Shalom, Rabbi. Shalom. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzli zapraszam w przyszły czwartek.